sami w ogóle, także jednak wolę o krótki komentarz podsumowujący. Bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania, bo w sumie ktoś z zarządu pojawił się tutaj, znaczy pełnomocny się pojawił, prawda, tych informacji udzielił, więc proszę komentarz czy też o kroki, które zostaną uczynione. Sytuacja jest bardzo poważnym dramatem, bo grozi tak naprawdę ze względu, gdyby doszło do upadłości i obciążenia właścicieli, czyli członków spółdzielni mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, licytacją i gospodarstw, bo przypominam, że na bazie tej dokumentacji, którą my podważamy, ale w momencie upadłości rolnicy musieliby wypłacić kwotę około 90 milionów złotych. To jest nie do pomyślenia na 850 gospodarstw. Jest to autentyczne bankructwo. Więc sytuacja wygląda dramatycznie. No nieważne, potężne zadłużenie, no nie? I nie chodzi dzisiaj w tym momencie, jak gdyby rozstrzyganie, składałem przez wnioski do prokuratury i prokuratura będzie się tym zajmować i wymierzać sprawiedliwość wcześniej czy później, nie w tym rzeczy. Idzie jak dzisiaj, w trudnej sytuacji tego zakładu, gdzie jest już mało dostawców, niewielki skup, bo przypominam, że ten zakład powinien mieć skup tak 400 minimum 500 tysięcy litrów dziennie, a ma 130 niecałe. W związku z tym, jak dzisiaj ratować jeszcze ten zakład, żeby on po prostu chodził, żeby ci rolnicy w momencie upadłości nie stracili zakładu, wypłat, plus jeszcze musieli zgodnie z prawem spółdzielczym płacić za długi, które ktoś ich manipulował, oszukiwał. No niestety, w tym wypadku jest to senator Rzeczpospolitej, który nie wiem na jakiej zasadzie tutaj też zarządzał i wszystko na to wskazuje, że funkcjonariusz publiczny dopuścił się, wręcz stworzył jakąś taką grupę, należy powiedzieć, że przestępczą i dopuścił się tej sytuacji ekonomicznej. Mówię to odpowiedzialnie, to można sobie po sądach ciągać i tak dalej, wiem o czym mówię. W związku z tym, no, to nie jest tak, że ludzie zostali okłamani, okłamywani przez na pewno co najmniej kilkadziesiąt osób, skoro fałszowano dokumentację i dzisiaj na tym biednym rolniku spółdzielcu ma się wszystko oprzeć. Nie, jeśli to dokonał, udowodnimy, funkcjonariusz publiczny, jest odpowiedzialność także budżetu państwa, skarbu państwa za funkcjonariusz. Jest takim pozwem oczywiście jakieś kancelarie, które mają o tym wiedzę wystąpić. Jeszcze chcielibyście, aby zwołać nową radę na tak, no inaczej. Rolnicy są właścicielami i nie mają także innego wyboru niż ratować własny zakład i majątek. W mojej opinii w dalszym ciągu ten majątek ma co najmniej za 130-150 milionów jest minimum. Tak? No nawet jeśli przyjmiemy, że zadłużenie, no załóżmy jest nawet w okolicach 250 milionów, to w dalszym ciągu jest o co się bić, także przecież miejsca pracy. No ale jak to sobie wyobraża upadek z 850-700 gospodarstw? Bo tak będzie, jeśli nie będzie tej pomocy. Wycofanie się z produkcji mleka, która jest tak potrzebna. Polska bardzo mało produkuje mleka. Tam niedaleko jest Republika Białoruska i ona święci sukces. Tam są potężne ilości, tam pięknie rozwija się mleczarstwo. Co w wypadku, kiedy ta rada już się zbierze? Jakie będą również wasze dalsze kroki? Ponieważ no, w chwili obecnej jest, będzie oczekiwanie, tak jest, prawda? Natomiast co być może dalej w sytuacji, w której mogą się wydarzyć? Tak jest. Jest jak gdyby dwie kwestie. W tym momencie, jak państwo widzieli, ludzie drugi dzień nie mogli wejść do własnego obiektu, nie mogli dostać żadnej informacji. Człowiek, który się, czyli senator Rzeczpospolitej, pan Tadeusz Romańczuk, który się podaje, nie wiemy na jakiej zasadzie, za prezesa poprzednio, przypominam, była jego córa, też jest nieobecny, no to jest jakaś patologia niesamowita. W związku z tym nie ma jak gdyby tych w tym momencie organów, więc rolnicy słusznie, to jak najszybciej Radę Nadzorczą należy w trybie nadzwyczajnym. Jeśli skuteczne jest powiadamianie SMS-em, to do kilku dni, nawet 3-5, Rada może i powinna się odbyć. Jest te 10% i przez państwa apelujemy. To jest, oddaję do członkiem spółdzielni mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, proszę o podpisywanie i przez redakcję, gdzie można się jeszcze podpisać, jeśli będą potrzebne jeszcze te podpisy, no i udział w tym walnym zgromadzeniu. Ale w tym momencie to, co można, trzeba zobligować obecnych 5 członków Rady Nadzorczej do tego, żeby się zebrali i wybrali wiarygodnego człowieka, którego niekoniecznie specjalistę. Dzisiaj mi się wydaje,
jest to normalny człowiek z tych spółdzielców, który ma odwagę i minimum tego doświadczenia, bo skoro nie ma jakichś różnego typu fachowców, żeby zaczął to prawnie prowadzić. Dziękuję. Mnie się wydaje, że o tym trzeba rozmawiać.